Proszę Państwa, ostry czarny stok. Ale ona właśnie wyjeżdża. Jeden z czołowych zawodników przygotowujących się na zimową olimpiadę w Soczi. Jeździ na wyjątkowo trudnej trasie. Dużo ostrych zakrętów. Trasa bardzo ostra. Wszystko zmrożone. Wymiata niesamowicie. Wszyscy mu ustępują i są pod dużym wrażeniem. Hej! O, ja nie mogę. O. No ja nie mogę w tych programach, bo by mi zaraz ten... Czekaj, trochę pokręcimy stoku. Mam piękne widoki za nami. Widać podświetloną wieżę. Tu trochę księżyca. Ale powiem Ci, że na przykład na tym polskim odcinku odcinkowym to jeździmy się teraz kapitalnie. Tak? Super, no. Ale to bardzo dobrze jeździsz, Marcin. Naprawdę tutaj, że Tyś to teraz pokonał, no to ekstra. Pojedziemy sobie tędy. Trochę trudniejszym trasem. Jak jedziemy na ten wojewódzki. No. Nie jest problem z tymi cholernymi pytami. Tak będziesz miał nakręcony. Jak to wygląda? Tutaj jest ściana śmierci. Czerwony szlak. Trasa narciarska naprawdę bardzo trudna. Tak, naprawdę ładnie iść. Tylko nie przeniknę nikogo. Nie. Tutaj jest ksiądz. Numer 2. Wiadomo, czy nie? Nie wiem. Ja już nie przejeździłam. Myślałam, że to jakiś koleś. Ja z tym kolesiem normalnie tak gadałam. A dzisiaj, że to jest ksiądz. No ja lecą. Mówię, czemu on jest bez żony? Ale chodzi o to, wiecie, to się testuje na chwilę. Jak jedziemy na górkę na chwilę, muszę ten na chwilę, ten będę musiał rozpiąć. Prawdziwe freestyle'owe narty? Może ujęcie? O! O, ci się widzę, specjaliści. Tak. Trochę sobie odepniesz, będzie dobrze, zaraz sobie jedziemy. Tutaj nasi znajomi. Proszę, jak pięknie zjeżdżają. Wszystko na filmie uwiecznione. Oj! Ja normalnie nie mogę podnieść te... Tam boli? No i tutaj, wyciąg śmierci dlatego numer 2. Dlatego nam nie jest problem z tymi skrętami taki jest, wiesz? No bo to jeszcze byś lepiej ten, jeśli gdybyś miał te wygodne buty, no ale... Ale brat mi mówi, że jego też 4 dni uwierały bardzo mocno, a potem mu przeszło. No czy wiesz, bo to ci się noga przyzwyczai do nich, to ty tą nogę wyprofilujesz, później twój brat znowu będzie narzekał. Jezu, ale strasznie. Kurde, a widzisz, a dałam ten usztywniacz tej dziewczynie. Ale nie, usztywniacz tam jest. Ale to by ci ta kostka tak nie bolała. Ale co tam? Tutaj piękny stok jeszcze się ciągnie. Niestety będziemy musieli przestać kręcić, albo dobra, spróbujemy. Justyna dokręci aż do zjazdu, a później się spakujemy. Herman Mayer się nie poddaje. Pozdrowienia dla Ani i Rafałka. Tak jest. Tak jest. Au, Rafałku, tatuś macha. Jejku, jejku, syneczku. Ata, 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 ata. A gdzie lampka, Rafałku? Gdzie lampka tutaj? Jest lampka. A zrób tatusiowi pa, 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 pa. No, za rok, Rafałek, to będziesz już tu może mykał. Nie, to ty. Będzie jeździł tak, jak będzie miał 6-7 lat. Tu z Anią powinniście serio sobie przyjechać. Póki ten ksiądz jest taki fajny wyjazd. Dobra. Nie na długo, bo zaraz będziemy musieli, niestety. Ale to jest żulka na 2 sekundy. Po 2 sekundach, no. A z mi ręce są marną, żeby... Halo! My są tutaj! Ksiądz Piotr! Świetnie! A Robert nieźle wymiata. No. Dzisiaj stracił gogle. Że? Dzisiaj jadę z nim, on mam dla pani 2 wiadomości, jedną dobrą, jedną złą. Od czego zaczynamy? A ja od dobrej. On, no to przeszła mi choroba. Ja mówię, no to super, super. A zła? Straciłam gogle za 100 zł. Ale gdzieś tam je znalazł. To jest takie dziecko niesamowite. Nie, to po prostu... Och, przeszczeń. Straszne, tak. Musisz sobie kupić nowe i tyle. Piękne widoki, już nic nie widać, ale dalej. No Adaś Małysz jedzie. Po złoto. Adaś Małysz. Tutaj proszę skocznia Małysza. O, tu jest halpar. Możemy tu wystawić tego, pojedziemy. Co jakieś 10 lat. Uwaga. No, podnosimy. Podnosimy. Uwaga. I teraz pani Ostrowska, czy to opanuje, czy nie? Po koloku, ja z tego. Ja prosto jadę. To dobra, bo ja jadę na ten.
Uwaga, z wypinaniem się, proszę Państwa. No, kiedy stajemy. Dobra, już, już się ciągnij. I teraz jedźcie na prosto, ja sobie wjeżdżam tu. O! Jezu! I mamy wypadek na stoku. Czekaj. Idziemy ratować. Masz, masz, masz. Uważaj, nie podnosi teraz. No i teraz, daj, daj mi ten, ja cię pociągnę. Daj mi. Prawdziwy narciarz nigdy się nie poddaje. I wypadek został zarejestrowany. Dobra.